W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w przerażającą grę Muzi, czyli kolejną podróbkę Poppy Playtime, której wersja demo pojawiła się dosłownie kilka dni temu na Steamie. A naszym najważniejszym zadaniem będzie wykonać kilka prostych zadań dla wężowego Hagiego Wagiego. Serio, oni skopiowali Hagiego Wagiego. Ale zanim to zrobimy, zostawcie pod tym odcinkiem aż 5000 łapek w górę. Jestem prawie pewien, że dacie radę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag kopia, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj. W tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj, aby zawsze być na bieżąco. O, już po samym menu głównym jestem w stanie stwierdzić, że to może być jedna z lepszych podróbek Poppy Playtime. Jestem ciekaw, co się tutaj wydarzy, tak więc oczywiście wbijamy tutaj, aby podpisać jakiś ogromny dokument. A czyli, okej, wiadomo, czyli raczej będziemy pracownikiem kompleksu albo odwiedzamy to miejsce tak samo jak oczywiście Poppy Playtime. Dobra, WSAD się chodzi, shiftem szybko bieganie, kontrol kucanie, e interakcja, spacja, skok. Dobra, bardzo łatwe. No jesteśmy. Wow, okej, czyli to jest jakby opuszczona placówka, w której prawdopodobnie wydarzyło się coś złego, jakby to jest jakby taki standard. Już widzę chyba pierwszą zagadkę, mamy tutaj czwórkę, więc to oznacza tylko jedno, że musimy poszukać więcej takich rzeczy. I co tu robi jakiś dziwny, losowy obraz wygenerowany przez AI? Nietypowe, ciekawe, niemniej jednak musimy oczywiście iść dalej, ponieważ musimy zeksplorować to miejsce, ponieważ coś złego się... W ogóle grafika jest naprawdę dobra, jestem pod wrażeniem. Witaj. Tak jest, będę mógł się tutaj prawdopodobnie... O nie, tu będzie zadanie matematyczne. Okej, dobra, już przegrałem widzowie. Zadanie matematyczne, na pewno mi się nie uda go rozwiązać. Dobra, tu mamy jakieś pudełko. A tak, bo nie wiem czy wiecie, Muzi to jest właśnie zabawka, ulubiona zabawka dzieci. I właśnie z tą zabawką coś złego się tutaj prawdopodobnie w tym miejscu wydarzyło. I znajdź kit z gun. Ja wam troszeczkę zasłaniam kamerką, ale będę wam mówił. Znajdź pistolet dziecka. Okej, czyli to jest nasze pierwsze zadanie i nie wiem, czy ty jesteś brokułem, czy tostem. Widzowie, napiszcie mi, czy to jest brokuł, tost, czy może to jest zgniły tost. A może to jest gruszka. A może to jest... Nie wiem, co to jest, napiszcie mi w komentarzu. A ja tymczasem idę dalej się tutaj rozejrzeć, bo grafika jest oszałamiająca, proszę bardzo. Mamy kids gun. Okej, musisz otworzyć wielki pokój, czyli prawdopodobnie ten pokój musimy otworzyć, to jest nasze... Pierwsze zadanie i tu mamy... W ogóle tu jest jakaś taka strefa zabaw. Nie wiem czemu ktoś coś takiego tutaj narysował. Dziwne, niepokojące. Niemniej jednak to co mnie najbardziej dziwi, zobaczcie, to jest pierwszy raz kiedy w takiej grze, w takiej podróbce Poppy Playtime jesteśmy w środku, a na zewnątrz mamy piękne niebieskie niebo. My tutaj przyszliśmy w dzień. Po prostu przyszliśmy tutaj w dzień. To jest oczywiście wersja demo. Pełna wersja ma wyjść z tego co się orientuje. Czy ja trafiłem dwa naraz? Tak. Pełna wersja ma wyjść w pierwszym kwartale 2024 roku, czyli teraz. Okej. Czy jest... nie mam pewności, czy powinienem tutaj pójść. Ale chyba tak. Wow, to jest przeogromny plac zabaw. Co to jest? Jakiś wąż? Okej, podnieśmy niebieski klucz. I zobaczmy, czy mogę podnieść wodę. Okej, wody chyba się z tego co widzę nie da. 4. A, dobra. Czyli ta zagadka, która wydawało mi się, że będzie zagadką, to tak naprawdę... Czemu coś ciągle tutaj wali? Co jest grane? Snake's Jump. Okej, tutaj potrzebujemy czerwonego klucza. Tutaj również... Co to jest za dźwięk? A, to jest muzyka z głośnika. Dobra, okej. I tak jak myślałem na początku, że to będzie jakaś zagadka z tymi cyferkami, okazuje się, że nie. To jest po prostu taka mata dla dzieci, aby sobie mogły rozwiązywać proste... Czy to jest Jumbo Josh? Czy to jest Muzi, czy to jest Jumbo Josh? I czy to jest Hagi Wagi? Nie wiem czemu to mi przypomina bardzo Hagiego Wagiego. I tutaj mamy kolejnego jakiegoś żółtego potwora i pomarańczowego, więc jak widzicie każdy swój potwór ma swoją strefę zabaw. A my tymczasem idziemy chyba do... Bóg B Maze. Bóg B, a czyli że taki co straszy, Bóg, że bu robi, coś na tej zasadzie. Dobra, czy mogę tu wejść? Okej. Nie mogę, czyli... Okej, mam niebieski klucz, tylko pytanie jest następujące. Gdzie ja mam go użyć? Nacisnąłem coś. Co? Czy to jest ta zabawka, która po prostu lata? Tak, to jest zabawka, która lata. Jej, fajnie, tylko ja bym chciał znaleźć miejsce, gdzie mogę użyć mojego cudownego niebieskiego klucza. I to miejsce prawdopodobnie będzie... Chociaż czekajcie, sprawdźmy. Interact, nie mogę.
A, tu jest niebieskie, patrzcie, dobra, czyli tu mogę wejść, tu się świeci na... Ale te zabawki są irytujące momentami. Dobra, co pierwsze mamy zrobić tutaj? Znajdź pomarańczowy klucz. Czyli gdzieś tutaj, w tej strefie zabaw, tutaj mamy bardzo fajne, że tak powiem, liczenie, oczywiście matematykę, zjeżdżalnię. Ej, w sumie to sprawdźmy, czy działa zjeżdżalnia. Siup, i uwaga, zepchnijmy kulę. Jej, zabawa i zjeżdżamy. Dobra, jak zawsze nie działa. Jak zawsze nie działa. Dobra, musimy znaleźć pomarańczowy klucz. Tu już coś widzę. Mamy tutaj kulkę, czyli tutaj go nie ma. Tu mamy jakiś... A, myślę, że to jest przycisk. Okej. Tutaj mamy taką matę specjalną, że jak zjedziecie zjeżdżalnią, to wylądujecie po prostu miękko. Jestem prawie pewien, że klucz będzie tutaj. Jakby, no nie ma innej opcji. No oczywiście, no jak żeby inaczej. Nie było innego miejsca, bo już wszystko się tutaj rozejrzałem, a te klucze są przeogromne. Dobra, mamy pomarańczowy klucz, czyli możemy wejść do Snake Jumps, czyli skoki Snake'a. I czemu nie mogę wyłączyć tej muzyki, która tutaj ciągle gra? Oh my god, dobra. Wchodź na platformy, aby rozwiązać zagadkę. Zielone on the scoreboard. Możesz zmienić poziom trudności. Okej, okay. Wow, wow, wow. Hagi wagi. Co ty tutaj? What the hell? Dziwne. Czy ty jesteś wężem, czy jesteś hagiwagim? Czy ty... O, ja mam skakać, dobra, dobra. Dobra, weźmy sobie kart. Jakby się nie ma co zastanawiać. Dobra, co ja mam robić? Kwadrat. Siup, i teraz muszę wejść na takie. Dobra, dobra, to będzie tutaj. Szybko, szybko, boink. Dobra, i ostatnie to jest trójkąt. Czyli muszę wchodzić na platformy, które on mi każe. Bum. Dobra, uśmiechnięta buźka i plus, dobra. Plusik jest tutaj, a uśmiechnięta buźka jest tutaj. That was easy, bardzo łatwe. Myślę, że za takie wykonanie perfekcyjne tej zagadki, co prawda jeszcze jej nie skończyłem, należy mi się chyba łapa w górę. Tak więc widzowie, zostawcie łapkę w górę, będzie mi naprawdę miło. I uwaga, uwaga, boink, skoczyłem. I, a jeszcze to trwa, dobra, dobra, czyli teraz tak, iksik. Aha, jeszcze trzeba kółko, to jest chyba kółko, ale... To i kółko, dobra, dobra, dobra. To... Push the right plates, dobra, kwadrat. Czy ja wykonam kiedyś to zadanie? Dobra, cyk i teraz to. Spokojnie, dam radę, dam radę. Aha, i czemu nie wdepnąłem na to? Dobra, wdepnąłem, nice. Iksik, iksik, iksik. I buźka, buźka, iksik. Boink, dobra, chyba jest git. Wąż jest wkurzony? Czy nasz hagiwagi jest wkurzony, czy nie? Chyba nie. Hagiwagi, czy jesteś... Znaczy, przypominasz mi hagiwagiego. Dobra, kółko. Kółko jest tutaj. Nice. I kwadrat. Kwadrat, teraz trójkąt. Kółko znowu. Nie, znowu zepsułem. Nie, to się resetuje chyba. O, jestem kiepski w tym. Dobra, na spokojnie. Może to nie jest na czas. Iksik. Dobra, kwadrat i to. Bum. I bum. On chyba mnie jump skieruje, tak mi się wydaje. Raczej... Dobra, iksik. To jest... To jest plus czy... To jest iksik, zdecydowanie to jest iksik, bum. Jeszcze raz iksik. Tak, iksik, kwadrat, czyli ja mam trochę czasu, dobra. Kwadrat i plusik. Plusik jest tutaj. Bum, zrobiłem to, dobra, dobra. Teraz znowu spokojnie. Buźka, czyli tak, buźka. Dobrze, teraz to i iksik, szybko, szybko. Bum i teraz iksik, iksik jest na końcu. Nie wiem czy zdążę, nie wiem czy zdążę. I bum. Okej, okay, trójkąt. Nie wiem, czy to się przypadkiem nie zrestartowało. Dobra, trójkąt jest zrobiony i... Uwaga, uwaga, czy się udało to zrobić? Plus trójkąt, dobra, plusik jest tutaj. Bum, i teraz trójkąt. Ja nie wiem, czy dobrze robię tą zagadkę, bo ona jest albo bardzo długa. Kółko i kwadrat, dobra, kwadrat i kółko jest tutaj. Bum. Zaliczyło mi? Czy już skończyłem tę zabawę, czy może... Powinienem dostać klucz, dobra, kwadrat. Teraz to, dobra, chyba idzie mi dobrze, chyba idzie dobrze. Jestem pewien, że od węża dostanę kluczyk. Dobra, buźka i trójkąt. Buźka i trójkąt jest tutaj. Bum. Wynocha mi z tą zabawką. Ona mnie tylko wkurza. Dobra. Xik, kwadrat. Kwadrat, xik i trójkąt. Xik i trójkąt. Dobra. Xik i trójkąt jest tutaj. Daleko jest. Ojoj. Dobra. Bum, zaliczone. Wszystkie zaliczyło mi. Nice, udało się. Wykonałem tę jakże trudną zagadkę. I wynocha mi z tą... O... Czy nasz hagiwagi tak jest, wypluł klucz? Dziękuję ci. No i poszedł spać, pięknie, dobra, mamy zielony klucz i obiecuję, że jak jeszcze usłyszę przez chwilę tę zabawkę. Dobra, wynocha.
O, zepsułem ją, świetnie. W końcu mamy spokój, dobra. Mamy teraz zielony klucz, więc używając zielonego klucza możemy dostać się do kolejnego miejsca, czyli... O nie, to jest to skakanie, to jest bardzo niebezpieczne. Niby są tu rozłożone takie maty, ale jak już wejdziecie na szczyt, to później możecie bardzo szybko i czy mam tam skoczyć? O wow, dobra, hops. To się nie uda, ja coś czuję. Hops. O wow, dobra, to będzie ciężkie, widzowie, to będzie ciężkie. Hops. A ja muszę użyć oczywiście klocków, dobra, hops. 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 Ojej, oj, dobra, to jest bardzo strome, to jest bardzo strome. Okej, okay, siup. Siup. Okej, okay, siup. Okej, okay, siup. Chyba dobrze będzie jakoś. Okej, okay. Siup, dobra. Niektóre mają... O, wow, niektóre mają większy odstęp. Oj. Okej, okay, ale musimy to przejść, żeby dostać się dalej i rozwiązać zagadki tego miejsca. Więc tak, hops. O, wow. Jestem już naprawdę, ale to naprawdę wysoko. Zobaczcie, jak jestem wysoko. Tutaj mamy jeszcze jakąś broń do zebrania, co może być bardzo trudne. Niemniej jednak, niektóre skoczki trzeba wykonać ze shiftem, a niektóre trzeba wykonać bez shifta, ale jak widzicie, jestem już w tym całkiem dobry, byłem prawie na samym końcu. Jestem na samym szczycie, wystarczy tylko, że zrobię ostatni skok. Udało się, mamy klucz i teraz możemy się udać tam, co może być o wiele, wiele łatwiejsze, ponieważ z shiftem naprawdę tego nie złapałem, nie wierzę w to, mogłem to złapać z platformy. Uwaga, podnoszę to i... Czemu to zrzuciłem? Okej, czy ja mogę to w ogóle podnieść? Aha! Ja zmieniłem po prostu moc pistoleta, teraz mamy... O, teraz mamy pistolet, który się przeładowuje, a ten znowu jest... Ten jest szybkostrzelny, więc czemu ten brązowy jest niby mocniejszy? Wydaje mi się, że ten zielony jest lepszy, jakby... No szybciej strzela, ale to jest dziwne, ale dobra, nieważne. Mamy czerwony klucz, więc możemy iść dalej. Więc bardzo chętnie bym sprawdził. I tak, tu byliśmy, tutaj też byliśmy, czyli pozostaje nam sprawdzić labirynt Buki Maze. Tak mi się wydaje, że to jest chyba to. Włóżmy klucz. O wow, labirynt, nie podoba mi się to. Czy coś tutaj przypadkiem nie będzie się działo? Mamy misję, iść przez labirynt i znaleźć różowy klucz. Czemu muzyka się ucichła? Okej, dobra. Już się bałem, że coś złego tutaj będzie na mnie czyhało. O, ślepy zaułek. No, któż by się spodziewał, że będzie ślepy zaułek? A jednak się trafił. Niemniej jednak idziemy dalej, ponieważ szukamy różowego... O. Droga może się zmienić? O, czyli to jest labirynt, który będzie się zmieniał. Dobra, tu jest wejście. Dobra, czyli wszystko się teraz zmieniło. Ktoś tutaj nam cały czas przestawia nasz labirynt. Dobra, czyli teraz tu jest przejście. Teraz tu jest przejście. O, i teraz ja się muszę tam dostać, ewidentnie, tylko tam jest zablokowane i jeżeli ten labirynt naprawdę będzie się zmieniał, to możemy mieć nie lada kłopoty. Niemniej jednak... Ej, naprawdę się zmieniło coś, bo tu nie było wcześniej przejścia i to też tak nie wyglądało. Okej, widzę, że ktoś tutaj z nami troszeczkę pogrywa, co mi się nie podoba. Czy ja się naprawdę zgubiłem w tym labiryncie? No way. Aaaa! Co to jest? O wow, ja sobie tu spokojnie chilluję w labiryncie, a ty... Wynocha! Ooooo! Ja sobie tu spokojnie chilluję w labiryncie, a ty na mnie wyskakujesz jumpscarem? Którego się totalnie nie spodziewałem. Dobra, biorę ten klucz i giń. Przepadnij. W ogóle, czemu on ma ślady jakby... Okej, jakby... Ktoś się nim bawił, jakieś dzieci pewnie. Dobra, wychodzimy stąd, wychodzimy z labiryntu. Czym pręta moja kulka? Dobra. Gdzie jest wyjście z labiryntu? Najgorsze jest to, że ten labirynt może się zmienić, więc ja mogę tutaj w nieskończoność po prostu zabłądzić. Dobra. Ne, jednak nie. Tu jest po prostu wyjście. Dobra. Łatwo i tam jest wyjście. Okej, udało mi się. Wydostałem się. Jaki ja klucz... Różowy klucz zdobyłem. Pytanie, do czego jest różowy klucz i pytanie, co się kryje tutaj? Otwórzmy te drzwi. A, nie da się. Dobra, sprytne. Różowy klucz. Różowy klucz. Czy różowy klucz przypadkiem nie był... W sumie nie mam pojęcia, gdzie był, gdzie mógł być różowy klucz, bo tu byliśmy. Tu byliśmy, tu też byliśmy. Może to było w tym wcześniejszym pomieszczeniu. Ha, muszę to sprawdzić. O, czemu tu w ogóle mamy jakieś drzwi? Jak z Garden of Banban, zamknięte. Ha, czyli tam nie możemy wejść. Może... O! Tutaj. Dostań gift.
Przeszedłeś wersję demo. Dziękujemy za zagranie. Mamy nadzieję, że zagrasz pełną wersję. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej grze, bo mi nawet się podobało.